Arkadiusz Szymański, indywidualny mistrz świata w speedrowerze. Siemanko drodzy widzowie, witamy was wszystkich na kanale Żużlowy Degustator. Ja nazywam się Piotr Wojciechowski, a dzisiaj przed wami kolejny speedrowerowy odcinek. Naszym gościem na razie jest mistrz świata w speedrowerze Arkadiusz Szymański. Cześć Arek. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie tutaj dzisiaj z Arkiem o tych całych mistrzostwach, o tym jak to wyglądało, jak te starty przebiegały, ale też trochę o tym jak cała kariera Arka wyglądała, a później porozmawiamy sobie również z Mikołajem Męcem, ale na to musicie jeszcze chwilę poczekać, no bo pierwszeństwo w takich wywiadach zazwyczaj mają mistrzowie świata. Arek, ostatnie zawody bardzo udane, zostałeś indywidualnym mistrzem świata. Jak się teraz z tym czujesz? No, w sumie to spełniło się moje marzenie. No i tyle. No, w sumie nie ma co dodawać. Pojechałem równe, dobre zawody, bezbłędne. Tak naprawdę cały ten tur byłem w formie. Gdzieś tam dobra dyspozycja mi towarzyszyła. Przechodziłem przez ten sezon przez kontuzję, to pewnie później poopowiadam, ale ogólnie czuję się znakomicie i nadal w to nie wierzę. Nadal nie wierzę. Już trochę to powiedziałeś, a czujesz się już teraz taki w pełni spełniony, czy jeszcze coś w tej karierze masz do udowodnienia? Kurczę, ja tak do tego nie podchodzę, ponieważ no, zdobyłem tak naprawdę co było do zdobycia, co jest śmieszne, na przykład nigdy nie byłem indywidualnym mistrzem Polski w żadnej kategorii, a od razu zostałem mistrzem świata, więc w sumie jest jeszcze coś do zdobycia. No ale jakby już ten największy triumf osiągnąłem, ale myślałem, że będę czuł zupełnie coś innego, bo nadal jakby mam ochotę jeździć, mam ochotę coś zdobyć za rok Mistrzostwa Europy, a tak naprawdę ja już myślami wybiegam do obrony tytułu za 2 lata. Czyli jeszcze nie czujesz się spełniony, jeszcze gdzieś tam ta iskierka w tobie cały czas drzemie. Chyba bardziej miłość do tego sportu niż jakieś spełnienie, myślę, że też już troszeczkę tych lat na tych rowerach spędziłem i chyba to ta miłość do tego sportu. Ciężko by się było teraz z tym rozstać, co nie? No już się rozstawałem przez kontuzję i przez tam obowiązki w pracy się rozstałem na 2-3 lata, ale jak już wróciłem, to już chcę przy tym zostać. A ogólnie jak ten cały tour, jak to wszystko, co się działo w tej Australii, ci się podobało? Czy to robi wrażenie w porównaniu z polskimi stadionami, z polską atmosferą, z polskimi turniejami, z tym, co widziałeś na Mistrzostwach Europy? Czy to jest inny świat totalnie, jeżeli chodzi o speedrower? Już tłumaczę. Przede wszystkim byliśmy tam miesiąc, zawody trwają miesiąc. Ważniejsze imprezy odbywają się w weekend i same stricte mistrzostwa odbywają się przez 3 tygodnie. I najpierw jechaliśmy Federation Cup, później pojechaliśmy World Cup, czyli drużynowe mistrzostwa świata, a na koniec zostały nam indywidualne mistrzostwa świata oraz pary. Przyjechaliśmy wcześniej, aklimatyzacja, idealne warunki, super mieszkanko mieliśmy, więc wszystko się jakby układało w całość. No tak naprawdę Paweł Cegielski nam zorganizował taki wyjazd, o którym możemy w sumie pomarzyć. Przez pierwszy tydzień zrobiliśmy 3-4 treningi tak naprawdę. No i tak się rozkręcało. A jeżeli chodzi już o te starty stricte, o to jak kibice reagowali, jak stadiony wyglądały, jak to wszystko tam się czuło, czy czuć było tą taką, wiesz, atmosferę, że to są mistrzostwa świata, że tam to jest coś specjalnego, czy jednak podobnie jak na polskich stadionach, torach? Pominąłem w sumie najważniejszą część pytania, już tłumaczę. W Australii znajdują się 4 tory, 3 znajdują się w Adelaide, 1 80 km od Adelaide i same te stadiony są bardzo wysoko rozwinięte, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli posiadają canteen, czyli stołówkę, można sobie coś zjeść, wypić dla kibiców, świetne warunki, toalety wyposażone, zawodnicy mają nawet punkt medyczny, profesjonalny, naprawdę tak jak w szpitalu to wyglądało,
Więc staty są na bardzo wysokim poziomie, tylko że po prostu jest ich dość mało, bo są tylko 4 w całej Australii. No myślę, że jesteśmy, jeśli chodzi o stadiony, to jesteśmy z 3-4 półkę pod Australijczykami. Jeśli chodzi o organizację zawodów, no to organizacja zawsze, Australijczycy mają troszeczkę taki luz. To wszystko odbywa się troszeczkę z małymi opóźnieniami, ale ogólnie organizacja na bardzo duży plus. No to dało się dostrzec, jak oglądaliśmy, że zazwyczaj te godziny to były takie mocno umowne. Trochę już powiedziałeś o tym, o co chciałem cię zapytać teraz, o tych przygotowaniach logistycznych do wyjazdu. Powiedz, ile to trwało, takie ogarnianie całej tej Australii, kiedy to już musieliście zacząć o tym myśleć? To prawdopodobnie, domyślam się, że od początku sezonu już gdzieś te przygotowania trwały. Chciałem cię zapytać zarówno o logistykę takich przygotowań, jak i o tą kwestię sportową. Czy te treningi musiały być jakoś specjalnie dostosowane, bo wiemy, że ten sezon u was kończy się jednak trochę wcześniej. Ta data listopad, grudzień to jest taki okres, w którym już zazwyczaj nie jeździcie na rowerach. Jeśli chodzi o kwestie logistyczne, to tak naprawdę cały tur był zorganizowany przez Pawła Cegielskiego, czyli przez mojego trenera. I to on zajmował się takimi rzeczami stricte, jak na przykład wynajem domu, auta, lotami, wszystkim się zajmował Paweł. My mu z Dawidem troszeczkę pomagaliśmy, bo auta były oczywiście na nas, na mnie oraz na Dawida. I tyle. I tak naprawdę logistycznie ja jako zawodnik w ogóle nie odczułem jakiegoś stresu, czy wszystko było po prostu ogarnięte. Ja jako zawodnik nie miałem nic do tego badać. Jeśli chodzi o treningi, to ja treningi zacząłem w grudniu zeszłego roku do sezonu i się przygotowywałem, a tak naprawdę solidnie do Mistrzostw Świata chciałem się zacząć przygotowywać od sierpnia, ale w sierpniu niestety miałem zerwane więzadło w stopie, naderwane w 70%. Więc te przygotowania były od września, ale tak jak rozmawialiśmy z Pawłem, tak naprawdę to było jakby odświeżenie tej formy, bo w wysokiej formie znajdowałem się już w lipcu, czerwcu, a ta kontuzja jakby tylko troszeczkę mnie zatrzymała, a formę trzeba było tylko odbudować. I chodzi o treningi, to treningi robiliśmy w trójkę głównie, ja, Arek Graczyk oraz Mikołaj Męs tutaj z Gniezna. I to my w trójkę tutaj wyjeżdżaliśmy na tory do Bydgoszczy, do Torunia, do Kaszczorka, do Leszna, do Żołędowa, żeby zaobcować trochę z tymi dłuższymi torami, bo obieg w Gnieźnie niestety ma 60 metrów. Ja oczywiście odbywałem również swoje jednostki treningowe na TS Rzecze wraz z drużyną, ale jakby rozmawiam tutaj tylko o dodatkowych jednostkach treningowych. Czyli na przykład trenowaliśmy w Bydgoszczy pod koniec, już się zdarzało, że trenowaliśmy w Bydgoszczy przy 4-3 stopniach, już palce praktycznie zamarzały, albo jechałem samotnie o 6 rano do Kaszczorka, żeby potrenować 1,5 godziny na dłuższym torze. Czyli jak widać dużo wyrzeczeń też to za sobą niosło, ale efekty zadowalające, bo tak jak mówisz, trenowałeś z Mikołajem i z Arkiem i cała ta wasza trójka wraca z tych mistrzostw chyba zadowolona. No ja się śmieję, że samochodem zrobiłem chyba tyle samo kilometrów, co do Australii z powrotem w tym roku, bo naprawdę starałem się trenować sumiennie i naprawdę nawet sam mimo złej pogody trenowałem, jechałem. I żeby po prostu poczuć te dłuższe tory i ja wiem po sobie, że czym więcej siedzę na rowerze, tym mam lepszą dyspozycję. To teraz mam takie pytanie troszeczkę może przewrotne, bo ja z Rafałem byłem obecny też podczas Mistrzostw Europy, które odbyły się w zeszłym roku. I tak mnie gdzieś naszło takie pytanie, jak bardzo to, że tam chyba można powiedzieć, że ci nie do końca poszły te zawody. Jak bardzo to wpłynęło na chęć jeszcze lepszego pokazania się na Mistrzostwach Świata? Nie, no tak naprawdę ja zupełnie zapomniałem o tych Mistrzostwach Europy, bo tak naprawdę tam jechałem z kontuzją pleców. Może nie stricte kontuzją, bo tak naprawdę jakby nic nie mam stwierdzonego, ale jednak czasami te plecy blokowały, nie wiadomo co z nimi było
I z tyłu głowy zamiast dobrego wyniku, to jechałem z myślą, żeby mi tylko plecy wytrzymały całe mistrzostwa. Więc już przed samymi mistrzostwami opuściłem trzy tygodnie treningowe, bo nie byłem w stanie wykonywać w ogóle startu. Tak te plecy bolały, ale na szczęście to zwalczyliśmy i no, tak naprawdę rok temu miałem słabszą dyspozycję, ale uważam, że w finale powinienem się znaleźć tak naprawdę i troszeczkę przez decyzję sędziowską i troszeczkę przez swoją nieumiejętność jazdy w warunkach cięższych, bo tam niestety w Manchesterze padało. No odpadłem z półfinałów i bodajże byłem pierwszym czy drugim rezerwowym, to już tam nie ma znaczenia. Ale no, ze wszystkich ja tylko pamiętam dobre rzeczy, czyli drużyna Mistrzostwa Polski z Toruniem i na tym się skupiłem w sumie i wierzę, że jeżeli skupiasz się na pozytywnych rzeczach, to spotkają cię pozytywne rzeczy. To jest chyba bardzo dobra teoria, bo tych pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski drużynowe, ostatnio w twoim wykonaniu bardzo dużo. Jesteś, jeżeli dobrze kojarzę, jedynym zawodnikiem, który może się aktualnie pochwalić serią trzech drużynowych Mistrzostw Polski z rzędu. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę. Dokładnie tak. Jedno z Orłem Gniezno i dwa razy z Toruniem, więc no fajne sezony drużynowo pojechaliśmy jako drużyna i to jest super pozytywne. Takie zwieńczenie sezonu. No w tych drużynowych zawsze dobrze szło, indywidualnych trochę brakowało, ale teraz już chyba zaczyna się to zrównywać. To powiedz mi jeszcze tak trochę o wcześniejszych latach. Skąd w ogóle się to wzięło, że zacząłeś się interesować speedrowerem? Ja trochę wiem, jak to wygląda w środowisku gnieźnieńskim, że tu niewiele jest, że tak powiem, do roboty, niewiele tych sportów i że speedrower gdzieś tam zawsze się przewija, ale jak to się u ciebie zaczęło? Skąd ta pasja do rowerów? No trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ja od dziecka byłem ogólnie sportowy, czyli brałem się za wszystkie dyscypliny sportu, jakie tylko można było. Tak naprawdę jak wyszedłem z domu, to wracałem wieczorem i cały dzień potrafiłem ganiać za piłką, więc i ta piłka można się przewijała, i trochę koszykówki się przewijało, i w siatkówkę, no wszystkie dyscypliny. A jeśli chodzi o speedrower, to tak naprawdę ja mieszkałem do toru speedrowerego i zupełnie przez przypadek ścigaliśmy się na tym torze za dzieciaka, ale zupełnie przez przypadek z kolegą zostaliśmy na tym torze, żeby pokręcić parę kółek i akurat przyjechała drużyna seniorska Orło Gniezno i chcieliśmy zawinąć się i troszeczkę uciec, ale pozwolili nam zostać i zrobić z nimi trening i w sumie tak to się zaczęło. Wydaje mi się, że chyba to był wtorek i chyba po tygodniu albo po dwóch jechałem swoje pierwsze Mistrzostwa Polski Młodzików, które akurat odbywały się w Gnieźnie, więc od razu mnie zgłosili i tak zostałem przy tym sporcie. Czyli taka piękna historia trochę. A pamiętasz, jak Mikołaj wchodził do speedrowera? Gdzie ty wtedy byłeś? Skąd w ogóle ta wasza znajomość? No wiadomo, że mieszkacie w tym samym mieście, ale jak to się stało? Bo jednak dzieli was dość duża różnica wieku. Nie no, różnica wieku jest ogromna, ale tak naprawdę no, to jest człowiek, z którym się dogaduje bez słów i na torze i poza, więc no, partner treningowy z wysokiej półki, jakbym miał kto ocenić. A jak to się stało, to by pewnie było spytać Mikołaja, bo ja nie pamiętam, jak on przyszedł do klubu. Pamiętam, jak już zaczął jeździć, to ja akurat byłem w klubie, zajmowałem się młodzieżą i to ja dbałem bodajże o treningi z Bartkiem Łanieckim. Nawet pamiętam chyba jego pierwsze zawody w Bydgoszczy. A z takich śmieszniejszych rzeczy to pamiętam, były jakieś zawody młodzików albo okręgowe, albo Mistrzostwa Polski. To rozmawiałem z jego mamą, z panią Leną i potem Mikołaj miał wtedy 12 lat. I powiedziałem jej, że Mikołaj zostanie mistrzem świata, nie wiem, czy to pamięta, czy nie. To było na pierwszym łuku przy bandzie, to powiedziałem, że zostanie mistrzem świata i mam nadzieję, że on słowa dotrzyma, bo ja robię, co mogę, żeby dotrzymał. No, można powiedzieć, że już został. Co prawda na razie tylko U21, ale no, mistrzostwo świata. Akurat chodziło mi o Open, ale można praktycznie powiedzieć, że jestem Open jeszcze będzie miał okazję, chyba że mu znowu pokrzyżujesz szyki. Postaram się jak mogę.
Ale wiadomo, wiek chyba no, idzie tak na jego korzyść. Się wydawało, ale wiesz, doświadczenie z drugiej strony gdzieś tutaj gra na twoją korzyść. Także to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi stricte o wywiad. Mam dla ciebie jeszcze przygotowane pytania, na które chciałbym, żebyś odpowiadał tak czy nie. One są tak lub nie. One są proste, takie trochę żartobliwe być może. O to samo albo o podobne rzeczy zaraz zapytamy Mikołaja i zgodnie z twoim życzeniem zapytam go też, jak on pamięta te początki, ale zanim Mikołaj, to jeszcze seria pytań. Nie, to nie będą pytania o Mikołaja, ale bardziej o twoją karierę. Na pierwsze już trochę odpowiedziałeś, ale i tak je zadam. Po Mistrzostwie Świata czujesz się spełniony jako sportowiec? Nie. Brakuje mi indywidualnych osiągnięć w Mistrzostwach Polski. Tak. Starty w Toruniu pozwoliły mi napędzić swoją karierę. Zdecydowanie tak. Niedosyt po Mistrzostwach Europy zapewnił mi dodatkową motywację na ten sezon. Nie. Australijski rozmach robi wrażenie. Tak. Wywiady po angielsku były trudniejsze niż zdobycie Mistrzostwa Świata. Nie. Zobaczycie mnie jeszcze kiedyś w barwach Orła Gniezno. Pomidor, ale myślę, na tą chwilę myślę, że nie. A w parze z Mikołajem? O, ja Mikołaja zapraszam do. Okej, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję ci bardzo, Arek, za to, że poświęciłeś nam swój czas i za to, że chciałeś przedstawić naszym widzom trochę tych speedrowerowych kulis. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tu zobaczymy. Najlepiej przy okazji kolejnych sukcesów. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo. Mikołaj Męs, brązowy medalista kategorii Open w speedrowerze oraz indywidualny mistrz świata kategorii U21. Drugim naszym gościem w tym odcinku speedrowerowych dyskusji jest Mikołaj Męs, o którym już troszeczkę sobie powiedzieliśmy wcześniej w kontekście jego znajomości z Arkiem Szymańskim, ale teraz sprawdzimy, jak to wygląda od strony Mikołaja, ale najpierw wypadałoby Mikołaja przedstawić. Cześć Mikołaj. Witam bardzo serdecznie. Mikołaj, jak wiecie, jest mistrzem świata do lat 21, jest trzecim zawodnikiem mistrzostw świata w kategorii Open. Mogliście śledzić tutaj poczynania Mikołaja, bo na naszym kanale dużo o Mikołaju mówiliśmy, a teraz będziecie mogli się też dowiedzieć trochę więcej, więc zaczniemy, Mikołaj, pozwolisz, od początku. Arek już tutaj nam troszeczkę zdradził tego, jak to wyglądało, jak zaczynałeś swoją karierę, ale powiedział też, że nie pamięta dokładnie momentu, w którym tak ta relacja stała się bliższa. A ty jakie masz wspomnienia z początkami swojej kariery i z pierwszym spotkaniem z Arkiem Szymańskim? Ze ściganiem mnie się zaczęło od w sumie jeżdżenia dookoła sklepu. Mój kuzyn Dawid Zachmys, pewnie będzie się kojarzyć, też jeździł na speedrowerze i to się właśnie zaczęło przez niego. Jeździliśmy dookoła sklepu, później on zaczął jeździć właśnie na torze na Ustroniu, właśnie w Orzełku. To były lata 2010-2011. Już wtedy mnie zabierał na właśnie speedrower i już wtedy właśnie się przyglądałem jemu, jego jazdy i jazdy Arka właśnie Szymańskiego i no tak się to u mnie zaczęło. A pamiętasz jakieś swoje pierwsze treningi? Arek mówił, że on wtedy zajmował się młodzieżą i że to właśnie gdzieś tam od tego się zaczęło. Przez w sumie co roku, odkąd się dowiedziałem o speedrowerze, co roku jeździłem w otwartych mistrzostwach Gniezna. Kilka razy mi się udało tam zdobyć różne kategorie, czy tam do 10 lat, czy do 12 lat, czy do 14 i tak dalej. No i nie wiem, który to był rok, 2015 chyba. W Gniezna zostałem zapytany, czy właśnie bym chciał potrenować, czy bym nie chciał pojeździć w zawodach. I
pierwsze właśnie w sobotę jechałem Mistrzostwa Gniezna, a w niedzielę już jechałem mecz okręgowy właśnie i tam byli zawodnicy z Torunia i z Żołędowa chyba. Czyli te początki takie mocno jakby hobbystyczne, dopiero później gdzieś do tego klubu się dostałeś. No i jak to wyglądało po kolei? Co ty chciałeś w tym sporcie osiągnąć jako taki młody chłopak, który zaczynał od jeżdżenia dookoła sklepu? No po pierwsze, no to ja jestem ogólnie uniwersalny i dużo sportów lubię i przez dłuższy czas łączyłem speed rower z piłką nożną i w sumie bardzo długo to łączyłem, bo aż chyba do wieku kadeta czy młodzika i w pewnym momencie odstawiłem piłkę i się skupiłem właśnie na speed rowerze i wtedy, kiedy odstawiłem piłkę, już wtedy stwierdziłem, że jeśli postawiłem na speed rower, no to lecę po wszystko i będę chciał zdobyć w nim wszystko, co będzie możliwe. No i teraz już powoli do tego dążysz, ale te początki chyba nie były aż tak kolorowe, bo gdzieś te pierwsze twoje starty w Mistrzostwach Polski, chociażby trzy pierwsze starty w Mistrzostwach Świata 4 lata temu, no to jeszcze pokazywały, że trochę tej pracy przed tobą jest. Tak, tak. Ja zacząłem jeździć w 2015 roku, a w 2016 czy 2017 roku w Gnieźnie już klubu nie było. Wróciłem znowu do piłki i rok 2018 to były Mistrzostwa Europy. No to już wtedy tak zaczynałem poważniej myśleć o tym wszystkim. No i 2018-2019 to były już takie lata, gdzie można było mnie zauważyć, ale jeszcze nie byłem takim topowym zawodnikiem. Rozumiem. I który sezon tak naprawdę był taki przełomowy, który już pokazał ci, że będziesz w stanie gdzieś do tego poziomu tych topowych dochodzić? Czy to było gdzieś tam 2020, kiedy walczyliście o Mistrzostwo Polski z Orłem Gniezno? No tak, chyba tak mi się wydaje. Wtedy właśnie w 2020 czy w 2019 właśnie przyszedł nowy prezes i były nowe możliwości, lepsze warunki do trenowania i do jeżdżenia na zawody wszystkie i no, do rozwijania się. I wtedy czułem, że już wchodzę na taki wyższy poziom i mam nadzieję, że już na nim się utrzymam. Okej, Mikołaj, w takim razie przejdźmy do czasów troszeczkę bardziej teraźniejszych. Zadawałem to samo pytanie Arkowi i on powiedział, że Mistrzostwa Europy, które w zeszłym roku odbywały się w Manchesterze, nie wpłynęły na jego dyspozycję czy motywację w stosunku do tego sezonu. Wiem, że ty po tych zawodach nie byłeś zbyt zadowolony, wręcz można powiedzieć, że byłeś zły. Później, co prawda, wydarzyły się Mistrzostwa Polski indywidualne, ale pod koniec sezonu znów przyszło chyba trochę rozczarowanie w finale drużynowych Mistrzostw Polski, zwłaszcza ten drugi mecz w Gnieźnie. Jak to wszystko, te niepowodzenia z poprzedniego sezonu wpłynęły na ciebie i na motywację, żeby w tym sezonie pokazać, że jesteś w stanie robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej? Mistrzostwa w Manchesterze dla mnie nie potoczyły się zbyt okej. Trzecie miejsce w kategorii juniorów. Każdy myślę, że chciałby być na moim miejscu, być trzecim zawodnikiem do lat 18 w Europie, lecz ja nie byłem zadowolony z tego tytułu, ponieważ no, jechałem do Manchesteru po złoto, a niestety się nie udało. I wpłynęło to na ciebie? Byłeś bardziej zmotywowany przed tym sezonem, żeby wiedząc o tym, że teraz będziesz miał szansę w Mistrzostwach Świata, żeby jeszcze bardziej popracować, jeszcze więcej tej pracy włożyć, jeszcze lepiej się pokazać? Tak, oczywiście. Jeszcze odkąd był pomysł na Australię i zacząłem w niego bardzo wierzyć, w przygodę do Australii i to, że mi się uda tam polecieć, no to dużą motywację miałem, żeby trenować, żeby lecieć tam i się pokazać, a żeby nie było jak w Manchesterze. A jakie emocje ci przez ten cały sezon towarzyszyły? Bo z tego co wiemy, no gdzieś ta Australia raz była bliżej, raz trochę dalej. Na początku trzeba było kombinować. Wiemy też, że nie było łatwo fundusze zgromadzić, żebyś do tej Australii poleciał.
No i pewnie gdzieś ta niepewność ci towarzyszyła, krócej lub dłużej. Oczywiście, ja nawet przygotowując się do sezonu tego, co teraz był, no nie myślałem o Australii, po prostu myślałem o sezonie w Polsce, nie myślałem o Australii tak na poważnie, no bo był to dla mnie cel nie do osiągnięcia, a no udało się, w sumie to dzięki wam się odezwaliście, założyliście mi fanpage, przez co mogliśmy pozyskać sponsorów i zrobić zrzutkę, przez co cała przygoda w Australii się udała i przez to, że was miałem, również nie musiałem się przejmować niczym i mogłem ciężko trenować i nikogo nie zawieść w Australii. W którym momencie tak naprawdę uświadomiłeś sobie, że ta Australia, jeżeli już tam polecisz, to może być czymś więcej niż tylko przygodą, bo mówiłeś przed sezonem w różnych wywiadach, że no to U21 to będzie twój cel, że tam fajnie by było wrócić z medalem, a w Open to coś tam powalczymy, spróbujemy. W którym momencie to myślenie ci się przestawiło już tak, że może i w tym Open można by coś powalczyć? Myślę, że lipiec sezonu, tam mecz właśnie z TSŻ-em, mecz i później właśnie Mistrzostwo Polski indywidualne. Myślę, że wtedy była taka zwyżka formy i wtedy po prostu miałem w głowie tylko wrzesień, październik, żeby ciężko pracować, trenować w sumie razem z Arkiem, żeby podtrzymać tą formę albo zbudować jeszcze lepszą i żeby w Australii po prostu dać z siebie wszystko. Pierwszy trening w Australii dla mnie był mega super, mega fajny tor. Później tory się zmieniały, bo organizatorzy zmieniali, żebyśmy nie mieli za łatwo. No ale jak już startowałem w zawodach czy w jakichś meczach, czułem, że w tej kategorii Open z dobrym losowaniem i jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, mogę tam powalczyć o pierwszą piątkę czy dziesiątkę. W pewnym momencie sobie zaprzątnąłem głowę właśnie U21 kategorią. W sumie byłem zły, że ta kategoria jest, bo im więcej było zawodów, tym pewniej się czułem w gronie seniorów i bałem się po prostu o to, żeby nic nie zrobić w kategorii U21, żeby pojechać na 100% w kategorii Open. A akurat tydzień wcześniej w drużynówce, w World Cupie właśnie, w ostatnim biegu, jak zaatakowałem, nogę sobie troszkę, znaczy stopę sobie troszkę przekręciłem. Później jeszcze w finale U21 podczas mojego tego nieszczęsnego pierwszego biegu również tą nogę sobie poharatałem i no nie wiedziałem, czy będzie ok w kategorii Open, ale na szczęście się udało i było ok. No dużo przygód ci tam towarzyszyło podczas tej całej wyprawy. Sama ta wyprawa już pewnie była dla ciebie wielkim przeżyciem, bo to jednak bardzo daleko od domu, bardzo długo i chyba pierwszy raz w twoim życiu, chociażby lot samolotem czy jakaś podróż. No za granicę nie, bo byłeś w Manchesterze, ale na taki okres czasu. Ciężko było wsiąść do tego samolotu i polecieć na drugi koniec świata? Była niepewność, bo to mój pierwszy lot był samolotem, bo do Manchesteru jechaliśmy busem. Troszkę był stresik, ale pierwszy lot jak poszedł, no to już było ok. A Australia i cała przygoda, no myślę, że to nie jest do opisania i po prostu to już będzie dla mnie przygoda życia i myślę, że ciężko będzie ją powtórzyć. Zrobiły na tobie wrażenie ich stadiony, ich atmosfera, to wszystko, jak to wszystko się tam odbywa, wywiady po zawodach, telebimy, tego w Polsce chyba ciężko doświadczyć. No nie, no live transmisja z finału była, naprawdę robiła wrażenie na wszystkich, czy to kibice mogli oglądać nas na nasze ataki, nasze powtórki na telebimie, mega super. Też organizatorzy z Australii zawsze się starali, chyba każde zawody były transmitowane, czy to lepsza transmisja, czy to gorsza, zawsze z każdych zawodów była transmisja. W Australii mega, mega przyjazna atmosfera, mega super ludzie, mega no mega wszystko, tory, po prostu ludzie, zawodnicy,
no, inny świat, zupełnie inaczej niż w Polsce. I na pewno będę chciał tam wrócić. A przechodząc już do samych zawodów, tych indywidualnych, tego, na co wszyscy czekali. Te pierwsze biegi tak nie do końca ci wychodziły. To kwestia nerwów, takiej niepewności związanej z tymi startami, czy po prostu przypadek? Mam coś takiego zawsze, że pierwszy bieg jest najgorszy, bo muszę wyczuć sobie po prostu taśmę i zawsze w tym pierwszym biegu mam gorszy start i później po prostu muszę coś tam robić na trasie. A no, na przykład w finale kategorii U21 no, głupio po prostu pojechałem i zapłaciłem, ale na szczęście no, udało się zdobyć to mistrzostwo. Później same czwórki na szczęście i poszło to jakoś. Inni pogubili punkty i udało się. Tak z perspektywy czasu wjeżdżałbyś mu tam drugi raz? Czy jednak tą trójeczkę warto byłoby dowieść? Czy to trójeczka, czy to późniejszy atak pewniejszy. No myślę, że zrobiłbym to inaczej. Czyli wnioski na przyszłość są wyciągane. A w Open? Ten pierwszy bieg siedzi ci w głowie? No oczywiście. Problem był w tym taki, że wiadomo, że Joel to jest Joel. No po prostu no, mistrz świata, mega szybki był przez cały tour, robił na mnie mega wrażenie. A mało się z nim ścigałem. W sumie pole do pola to ani razu przez całe 3-4 tygodnie ani razu z nim nie startowałem. Nie wiem, czemu akurat tak było. No i no były obawy co do tego biegu, ale że aż tak się to źle potoczy, to nie myślałem. Późniejsze biegi pokazały, że potencjał był chyba nawet jeszcze trochę większy. Ale wiem też, bo z tego co rozmawialiśmy tak wynika, że po tym pierwszym biegu już troszeczkę tak uznałeś, że nie ma szans na medal i że czas zrobić show. Tak było do samego końca? Po pierwszym biegu stwierdziłem po prostu, że będę się bawił w takiego showmana i po prostu będę spektakularnie sobie atakował. I w sumie tak wyszło. W drugim biegu od razu chyba dzitka na Chrisie. Mega fajny bieg. Myślę, że jeden z moich lepszych ataków. Później właśnie miałem bieg z czwartych pól. No to było dla mnie mega ciężkie. Bo no, z czwartego pola na takim poziomie, no to ciężko mega. No ale tam jakoś zbierałem i później chyba było 15 punktów. Pytałem się kilku osobom. Nikt mi nie powiedział, że mogę mieć na przykład bieg dodatkowy, tak jak w sumie było. Byłem pewny, że po prostu mam czwarte, piąte miejsce. Nawet po ostatnim biegu się pożegnałem z publicznością. Czy to wjechałem na jednym kółku na metę i później już kibicowałem Arkowi. A ostatni bieg właśnie, co Dawid Bas wygrał, się okazało, że mam jeszcze dodatek. Czyli tak troszeczkę nie było świadomości, że gdzieś ten ostatni wyścig jest jednak decydujący, bo ja ci powiem, my sobie tutaj te punkty skrupulatnie liczyliśmy, no i tak gdzieś w głowie mieliśmy, że jak wygrasz ten ostatni wyścig, to jest duża szansa na ten wyścig dodatkowy. U ciebie to było raczej takie podejście z marszu, że po prostu jedziesz zrobić robotę. To w takim razie ostatnie pytanie. Jak już dotarło do ciebie to, że pojedziesz w tym wyścigu dodatkowym i że to będzie wyścig dodatkowy o brązowy medal, pewnie duże zaskoczenie, ale raczej takie pozytywne, czy raczej jednak gdzieś się tam pojawiło, kurde, to już wielkie rzeczy zaczynają dziać i lekkie nerwy. Do biegu dodatkowego podszedłem na totalnym luzie. Nie przejmowałem się tym, jakie będę miał pole. Po prostu byłem pewny tego biegu, że go wygram i nie chcę odejmować umiejętności tutaj Dawidowi. Po prostu czułem się mega szybki na tym, w tym finale i mega dobrze się czułem ogólnie przez całą przygodę w Australii i nie wiem, kto by to był, żeby mógł mnie zatrzymać w tym biegu dodatkowym. No pewnie jakiś Joel, ale... No, Joel Chadwick już raz cię, można powiedzieć, zatrzymał, więc może to by było takie fajne zwieńczenie, gdybyś mógł mu się zrewanżować w tym wyścigu dodatkowym, no ale Joel jednak tych punktów zgromadził trochę mniej i chyba też zakończył niżej niż wszyscy by się spodziewali.
Tak. Joel mega szybko jeździł, mega widowiskowo, ale no pogubił te punkty. Chyba nie wiem, który to był jego bieg, ale właśnie z kolegami z Australii, chyba z Danielem Robem i z Tigercenem właśnie pogubił punkty i myślę, że ten bieg zaważył o tym, że nie bił się o medale. Czyli podsumowując, wycieczka do Australii, rywalizacja w Australii, to można powiedzieć przygoda życia i coś, co polecałbyś młodym adeptom jakiegokolwiek sportu. No oczywiście. Wszystko róbcie po prostu, żeby tam dolecieć, a później to już będzie. Później zobaczycie zupełnie inne oblicze speedrowera. No mega fajnie. Okej, okay, Mikołaj, na tym dobiegłby końca nasz wywiad, ale mam dla Ciebie jeszcze kilka pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiadał tak lub nie. One są raczej dość łatwe, ale za chwilę się przekonasz. Arek też takie pytania otrzymał, więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. Ten sezon był najlepszym w mojej karierze. Tak. Mistrzostwo w Australii to największa przygoda mojego życia. Tak. Po pierwszym biegu zawodów Open nie wierzyłem, że mogę zdobyć medal. Tak. Po pierwszym wyścigu U21 wiedziałem, że nie wszystko stracone. Tak. Niedosyt po Mistrzostwach Europy zapewnił mi dodatkową motywację na ten sezon. Tak. Większe nerwy towarzyszyły mi podczas podróży niż przy startach w zawodach. Nie. Ale mimo wszystko wpadnę do Londynu podszkolić angielskich. Oczywiście, tak. Zobaczycie mnie jeszcze w parze z Arkiem Szymańskim w drużynowych mistrzostwach polskich. Tak. Okej, okay, to było ostatnie pytanie, także dzięki Mikołaj za to, że zgodziłeś się poświęcić nam swój czas i udzielić się wywiadu. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, mam nadzieję, że również Ty miło ten czas spędziłeś. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się widzieć częściej przy okazji kolejnych Twoich sukcesów. Dzięki bardzo. Również bardzo dziękuję, mega, mega robotę robicie i mega po prostu, no dziękuję. Dzięki bardzo. To by było na tyle. Widzowie, jeżeli chcecie więcej materiałów o speedrowerze, zapraszamy na kanał Żużlowy Degustator, niedługo również Mistrzostwa Argentyny na żużlu, więc z Australii przenosimy się do Argentyny, a w kwietniu wracamy z powrotem do Polski. Żużel, speedrower, podobne sporty, to wszystko na tym kanale, a jeszcze więcej rzeczy niedługo pojawi się na naszych socialach, także zapraszamy, wbijajcie, wpadajcie, lajkujcie, subskrybujcie, a za dzisiaj dziękujemy bardzo. Piotr Wojciechowski, Mikołaj Męc, dzięki Miki. Dzięki bardzo.